Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Sejmie odbywała się wigilia dla osób będących w potrzebie. Z tej okazji oczywiście Szymon Hołownia wygłosił takie płomienne, powiedziałbym, przemówienie. Fragmenty tego przemówienia zdecydowałem się Państwu przedstawić. Te najważniejsze, najistotniejsze tutaj powiedziałbym zdania, które wypowiedział Szymon Hołownia. No trzymajcie się, drodzy Państwo, mocno, bo to będzie jazda bez trzymanki. Co takiego ten Szymon Hołownia tam do tych ludzi, oczywiście i do całej Polski, no bo to transmisja była oczywiście online, oglądana już zapewne w tej chwili w setkach tysięcy wyświetleń, więc drodzy Państwo, zapraszam. Pamiętajcie Państwo, to co powiedział Szymon Hołownia. Państwo was kocha, państwo was przytula i państwo się o was troszczy, ale tam jest jeszcze cała masa niuansów, oczywiście, które w tej zakłamanej dialektyce sejmowej próbuje nam się teraz wciskać w te nasze, albo nakładać nam, inaczej powiem, nakładać nam na oczy, żeby nam zasłonić to pole widzenia, tą wiarygodną naszą percepcję, bo Sejm niestety po tych ponad 2 miesiącach od wyborów jest w dalszym ciągu rozchwiany, a w moim mniemaniu jest po prostu rozchwiany tak, jak jeszcze nigdy nie był. Także, drodzy Państwo, przed Państwem Szymon Hołownia, wielki marszałek Sejmu. Dzień dobry. Drodzy Państwo, jestem naprawdę bardzo, bardzo wzruszony tym, że tu jesteście. Że niezależnie od tego, w co wierzymy, w kogo, jak, skąd przyszliśmy, na kogo głosujemy, jak przebiegała nasza droga, jakich wyborów dokonywaliśmy albo za nas dokonywało życie, albo inni ludzie, że wszyscy jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy z nas ma kogoś, kogo pokocha. What? Bo przynajmniej ten raz w roku przypominamy sobie, kim naprawdę jesteśmy, co naprawdę w życiu jest ważne i umiemy ocenić rzeczywistość taką, jaka jest. A ona jest bardzo prosta. Sejm nie jest domem posłów. Sejm jest miejscem pracy posłów, ale on jest waszym domem. Oh my God. On jest domem was wszystkich, którzy jesteście częścią wspólnego nam wszystkim społeczeństwa. Sejm ma o tyle sens i sensem Sejmu jest to, że to reprezentacja narodu, która się zbiera, żeby społeczeństwa, żeby ustanawiać wspólne prawa. Tu się wszyscy Polacy nie zmieszczą. Ale chcę, żebyście poczuli, że wy się tutaj mieścicie i tu, gdzie bije serce polskiej demokracji, tego jak sobie układamy nawzajem sprawy, jesteście u siebie. Że państwo, które czasami wydaje się czymś zimnym, odległym, nieczułym, czasami represyjnym, widzi was, zna was, potrzebuje was. Bo jesteśmy bardzo różni, dobrze to wiecie. Ale potrzebujemy siebie nawzajem. Widzimy, jak bardzo każdy z nas sam nie umie załatwić tych rzeczy i tych problemów, przed którymi stawia nas życie. Chciałbym, żeby to spotkanie tutaj było jasnym sygnałem, że polityka, że demokracja to nie jest rzecz dla uprzywilejowanych. To jest rzecz, która w swoim sercu ma mieć tych, którzy są wykluczani, którym się źle dzieje, a nie tylko dobrze. Żebyście poczuli, że naprawdę państwo was, przepraszam, nie mam innego słowa, przytula z całego serca. Że jest blisko was. Że my wszyscy, bo zapewniam was, poznałem już posłów i posłanki, oni zachowują się czasem w bardzo dziwne sposoby, jedni mniej lub bardziej, ale to są wszystko dobrzy ludzie. To są wszystko ludzie, którzy na koniec dnia chcą, żeby było lepiej, a nie gorzej. I chciałbym, żebyście poczuli dzisiaj tę wspólnotę, również z nami, również między sobą, że jesteśmy wszyscy tacy sami, że jesteśmy różni, wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, mamy ten sam status. Wiecie dlaczego? Raz jeszcze to powtórzę. Że jesteśmy wszyscy tacy sami. Że jesteśmy różni. Wszyscy jesteśmy, zanurzając się w te święta, tymi samymi ludźmi. Choć mamy różne historie. Czujcie się tu jak u siebie. A ja póki tutaj będę, a będę chyba niedługo, pamiętajcie proszę, że jesteście ważni, potrzebni. Że tu się o was myśli. I że zawsze jesteście w samym sercu Polski, którą wszyscy tak bardzo kochamy, niezależnie od tego, czy jest naszym domem,
czy gościnnym schronieniem.